Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. W dniu 14 listopada arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący episkopatu, wystosował list, chyba otwarty, do papieża Franciszka, bardzo mocny, bardzo ostry, list w obronie doktryny. Arcybiskup Gądecki był obecny na synodzie o synodalności w Rzymie. I teraz zobaczmy. 31 października biskup Strickland wystąpił w Rzymie na spotkaniu tradycyjnych katolików, w którym bardzo mocno, w tym wystąpieniu, bardzo mocno skrytykował synod i skrytykował papieża Franciszka i wezwał wszystkich biskupów do męczeństwa. To znaczy do takiej postawy, która będzie wiernością doktrynie, natomiast może zakończyć się dla tych, którzy będą wierni doktrynie, jakimiś bardzo negatywnymi skutkami, łącznie z usunięciem ze stanowiska. I między innymi biskup Strickland powiedział na zakończenie tego swojego wystąpienia: tak, Kościół przyjmuje grzeszników, ale przyjmuje ich do prawdy, którą jest Jezus Chrystus. A jeśli nie żyją w prawdzie, wówczas wzywa ich do pokuty. Jak możemy deklarować, że kochamy, skoro pozwalamy duszom zginąć, zapewniając je, że potrzebne jest nawrócenie? Grać ładnie, podczas gdy diabeł prowadzi duszę do piekła? Grać ładnie, podczas gdy Franciszek głosi, że głos diabła jest głosem Ducha Świętego? Ulice Rzymu teraz są pełne krzyży, tchórzy. Gdzie jest ten, który powie za Ignacym z Antiochii: teraz zaczynam być uczniem, zaczynam być uczniem? No i w dniu 11 listopada papież Franciszek odwołał biskupa Stricklanda z funkcji ordynariusza diecezji w Teksasie, jego diecezji, diecezji Tyler w Teksasie, bez podania przyczyny. W piśmie odwołującym nie ma przyczyny. I teraz wygląda na to, że polski arcybiskup, przewodniczący polskiego episkopatu, Stanisław Gądecki, reaguje na to, co powiedział Strickland, ponieważ no, wystawia się na odstrzał. W jego liście, w swoim liście, on najpierw referuje dokument, który otrzymał mailem i który mailem otrzymali wszyscy uczestnicy synodu w Rzymie. Dokument pod tytułem Decyzja Drogi Synodalnej Kościoła Katolickiego w Niemczech. I po zreferowaniu tego dokumentu i polemiką z jego tezami przechodzi do bezpośredniego ostrzeżenia papieża Franciszka przed pewnymi konsekwencjami, pewnymi krokami. No i teraz przeczytam fragmenty tego listu arcybiskupa Stanisława Gądeckiego do papieża Franciszka. Też najbardziej istotne, prawda? Czyli pierw te fragmenty, które referują ten niemiecki dokument i zawierają polemikę z nim. W dzień rozpoczęcia synodu otrzymałem mailem dokument zatytułowany Decyzja drogi synodalnej Kościoła katolickiego w Niemczech. Punktem wyjścia do analizy sytuacji Kościoła katolickiego w tym kraju jest kryzys nadużyć seksualnych w niemieckim kościele. Autorzy wydają się tak zawstydzeni sposobem reakcji niemieckich biskupów na doniesienia o nadużyciach seksualnych ze strony duchownych, że postanawiają dokonać rewolucji obyczajowej i prawnej w Kościele powszechnym. Jednak wydaje się, że nie byłaby to rewolucja ewangeliczna, lecz raczej inspirowana ideologiami lewicowo-liberalnymi. Tezy niemieckie. Kościół powinien jak najbardziej upodobnić się do świata, który w swojej liberalno-demokratycznej wersji stanowi wzorzec humanizmu. Kościół rzeczywiście docenia demokrację, to już jest do powiedzenia arcybiskupa Gądeckiego, ale tylko wówczas, gdy ufundowana jest ona na gruncie poprawnej koncepcji osoby. Przypomina także, że łatwo przemienia się demokracja w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. To jest cytat z Jana Pawła II.
pojawia się pytanie, gdzie faktycznie demokracja funkcjonuje w oparciu o poprawną koncepcję osoby ludzkiej. To znaczy na przykład szanując prawo do życia każdego człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Ponadto przy wszystkich swoich dobrych cechach liberalna demokracja nie jest z pewnością jedynym dobrym ustrojem. Wystarczy przypomnieć sobie klasyfikację ustrojów politycznych dokonaną przez Arystotelesa. Synodale Weg, czyli ta niemiecka droga synodalna, ten dokument, domaga się, aby Kościół przyjął za swój ustrój polityczny dominujący dzisiaj na Zachodzie wraz ze wszystkimi zasadami działania demokratycznej biurokracji, poczynając od nadzoru świeckich nad duchowieństwem, transparentnością procesów podejmowania decyzji, uczestnictwem świeckich w obsadzaniu stanowisk kościelnych, czy kadencyjnością sprawowania urzędów. Władza papieża i biskupów powinna być ograniczona i podlegać nadzorowi świeckich zorganizowanych w równoległą do hierarchicznej strukturę władzy. Drugim tematem jest błogosławienie różnego typu związków niesakramentalnych, w tym związków osób jednej płci. Można postawić pytanie, po co błogosławieństwo ludziom żyjącym w grzechu? Udzielona odpowiedź jest stosunkowo prosta. Ludzie ci sami zgłaszają się po błogosławieństwo, a poza tym, jak twierdzą autorzy dokumentu, ludzie ci nie żyją w grzechu śmiertelnym i nie są pozbawieni łaski. Grzechem natomiast jest nauczanie Kościoła, które jest odbierane nie tylko jako niemiłosierne i dyskryminujące, ale wręcz zdaniem autorów czyni Kościół odpowiedzialnymi za prześladowania i samobójstwa osób transgender. Kościołowi bowiem nie wolno negatywnie oceniać żadnego ludzkiego zachowania, które podejmowane jest w imię miłości. Miłość usprawiedliwia wszystko i czyni wszystko dobrem. Wszystko, co jest wyrazem autodeterminacji, z zasady jest dobre i za takie powinno być uznane przez Kościół. Uznanie zaś oznacza tu udzielenie błogosławieństwa. Za sprawą uzyskanego benedictio, a nie przez nawrócenie, ludzie chcą ustawić swoje życie w kierunku Boga, mimo że ich działanie pozostaje sprzeczne z prawem Bożym. Miłość zatem nie wszystko usprawiedliwia i nie wszystko czyni dobrym. Zgodnie zaś z podejściem katolickim traktujemy z szacunkiem każdego człowieka, ale nie każdy ludzki wybór. Autorzy dokumentu oczekują, że Kościół uzna za dobre i prowadzące do uświęcenia obok małżeństwa sakramentalnego także wolne związki, w cudzysłowie. Związki cywilne, związki partnerskie, związki osób jednej płci i tym podobne. Społeczna ich akceptacja, ich zdaniem, musi znaleźć wyraz w liturgii Kościoła. Słuchając tego, trzeba pamiętać, że zgodnie z dynamiką tego procesu dostrzeganą w świeckim świecie, legalizacja związków partnerskich jest tylko pierwszym krokiem na drodze do małżeństwa dla wszystkich. Proponowane vacatio legis, to znaczy podjęcie decyzji dziś, a wprowadzenie jej w życie dopiero, w cudzysłowie, w marcu 2026 roku, ma na celu osłabienie sprzeciwu ze strony wiernych. Zdaniem synodale Weg, całe nauczanie Kościoła na temat gender powinno być gruntownie zmienione, gdyż nie odpowiada samorozumieniu osób transgender. Zawiera jedynie, jak mówią, kościelne insynuacje. Żądanie obejmuje także reinterpretację Biblii, w tym Księgi Rodzaju 1:27. Autorzy dokumentów wysuwają szereg praktycznych propozycji, poczynając od niezapisywania płci dziecka w metryce chrztu, możliwość zmiany imienia i płci w akcie chrztu, poprzez zapewnienie osobom transgender dostępu do sakramentów, w tym do kapłaństwa i do życia konsekrowanego, po obowiązek używania w Kościele niedyskryminującego języka i treningi dla duchownych, jak służyć osobom transgender. Wszystko w imię tak zwanych najnowszych osiągnięć nauk społecznych. Istnieje jednak ryzyko, że ustalenia naukowe, na które powołuje się synodale Weg, są błędne. Uwaga, co mówi arcybiskup. Podobnie jak w przypadku innej popularnej niegdyś teorii rasizmu. Gdy konferencją episkopatów bądź też zgromadzeniom kontynentalnym, to bardzo ważne zdanie arcybiskupa Gądeckiego, gdyby konferencją episkopatów bądź też zgromadzeniom kontynentalnym została udzielona kompetencja doktrynalna, powyższe tezy zostałyby uznane za katolickie i być może zostałyby narzucone innym konferencjom kontynentalnego zgromadzenia,
pomimo ich ewidentnie niekatolickiego charakteru. Jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski z synowskim oddaniem i szacunkiem wobec apostolskiego urzędu następcy świętego Piotra, a jednocześnie z zatroskaniem i smutkiem wobec decyzji niemieckiej drogi synodalnej, pragnę zwrócić uwagę Ojca Świętego na te skrajnie niedopuszczalne i niekatolickie tezy synodale WEG, ufając, że depozyt apostolski, którego stróżem i powiernikiem jest Wasza Świątobliwość, pozostanie nienaruszony. Świadomość siły, która tkwi w prawdzie, ożywia moją nadzieję wobec trwającego synodu, by nie był on w żaden sposób zmanipulowany i wykorzystany do autoryzacji niemieckich tez, otwarcie sprzecznych z nauczaniem Kościoła katolickiego. Podpisano Stanisław Gądecki, arcybiskup metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. No wreszcie, wreszcie, należy się z tego cieszyć i miejmy nadzieję, że inni biskupi polscy też zaczną się w tym duchu wypowiadać i w tym duchu reagować. Dziękuję bardzo.